Dajcie. We right now, please, for the fathers, may I please have somebody bring chairs for the fathers from our kitchen. No, no, you two, we cannot go. Where is Lester? We want to say thank you for coming. Pragniemy wam podziękować za to, że przybyliście tu. It is a joy to have you with us. Jest radość wielka, że my jesteście z nami. My husband always introduces me, but today I introduce him. Mój mąż przeważnie przedstawia mnie, ale dzisiaj ja przedstawię go. And this is Father Andrzej. He is the supply, main supplier of the kubasa, best kubasa in the world. To jest ojciec Andrzej. Ja to tak przetłumaczę trochę inaczej. On jest naszym ojcem tu, ksiądz Andrzej, który przynosi najlepsze kiełbasy, bo to są polskie kiełbasy. Nawet nie soda. It is a joy that we share today. Radością jest to, że możemy podzielić się that z wami dzisiaj. This day after the Our Lady Queen. Że możemy się podzielić z wami naszą królową pokoju. Because yesterday we celebrated Our Lady as the Queen. Dziś jest święto, nasza Matka Boża jest królową. And what a joy that you are here. I cieszymy się, że jesteście tu. One thing that you will hear my husband tell you the story. Our life had no God, no prayer. No sacraments. Mój mąż opowie historię, gdzie nie było Boga, nie było modlitwy, ani sakramentów. And Father Thomas has been blessing to us as a Salesian priest from Poland. He's going back now. He came by bicycle as a pilgrim from Budapest to here. Ksiądz Tomasz również nas pobłogosławi. On przybył na rowerze z Polski. Z Budapesztu. Tak, Budapesz to z Węgier. Z Budapesztu. Są tanie linie kolejowe, połączenie Katowice-Budapeszt. Tanie, czyli 320 zł, bo by powiedzieli, że tanie, nie? No ale dobra, jak 3 dni wcześniej się kupi, to są tanie. I później rowerkiem tutaj, w ramach pielgrzymki. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Życzę do dobrych chwil, otwarcia serca na obecność Marii i słowa doprowadzi do Chrystusa. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Tu są aniołowie, święci ludzie. No, jesteście w dobrych rękach. Z waszych ust do Boga. Uszu. We have lived here for 23 years. Żyjemy tu 23 lat. We have never seen Our Lady. Nigdy nie widzieliśmy Matki Bożej. Now there are some who are there. They might want to pass now before the Patrick starts to pick over there to the other side, so others can come if you like. You'll be able to see them better from up there. Prosimy was, jeżeli chcecie, którzy jesteście z boku, a nie widzicie, możecie tu z przodu przejść, zanim jeszcze Patryk nie zacznie There's mówić. Also right there. Z przodu przejdziecie tam z tyłu i More możecie na tym moście. Na moście usiądziecie, będzie lepiej widać. Kto chce, może przejść tu z przodu. I tam z tyłu schodami na górę i będzie Welcome. Witajcie. Witajcie. 23 years that we have lived here. 23 lata żyjemy tu. We have never seen Our Lady. Nigdy nie widzieliśmy naszej Pani. We have no mystical experiences. Nie mamy żadnych doświadczeń mistycznych. Our life has never been more difficult. Nasze życie nigdy nie było trudniejsze. But there is no doubt that the Mother is here. Ale nie ma wątpliwości, że Matka Boża jest tu. And you are here from the World Youth Day. I wy jesteście tu. From the World Youth Days as a mladi. I wy jesteście tu od tej młodzieży, która w Krakowie była. So before Patrick begins, we'd like to present to you the young women who were at the World Youth Day. Zanim Patryk zacznie mówić, pragnę wam przedstawić trzy młode dziewczyny, które były na Światowych Dniach Młodzieży. From Guatemala. Z Guatemali. From America. Ameryka. Yeah, the two of them were supposed to come the day before, but the passport and all the documents were stolen. Had to go get a new passport. It was a nightmare to come, but they came anyways. No, 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 split two.
Dziewczyny miały trochę wcześniej tu przybyć, ale przybyły dzień później. Dlaczego? Dlatego, że ukradziono im paszporty, dowody osobiste. I były problemy. But you can see that no matter what problems there are, God is always stronger and the will of the heart is always stronger. Ale widzicie, nieważne jakie wielkie problemy są, Bóg zawsze jest mocniejszy, silniejszy. Zwycięża. We have asked them to, if those who are at the World Youth Day, you will have to help them. But they will do the best to sing the prayer. That was the theme of the World Youth Day. Pragnę, abyście pomogli im zaśpiewać pieśń z Światowych Dni Młodzieży. Dzień dobry. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. God is merciful. Bóg jest miłosierny. And that is why you're here to hear the story of mercy. I dlatego jesteście tu, aby usłyszeć historię o miłosierdziu. The story you're about to hear is not a story, but a public confession. To, co usłyszycie, to nie jest pewnego rodzaju historia, tylko to jest wyznanie, spowiedź, można powiedzieć. Because my husband gives his heart. Dlatego, że to wypływa z serca mojego męża. And if one life is touched and changed, then all of our mistakes were not in vain. Jeden żywot potknął nasze swe grzeszki, nie są byle uzalot. Jeżeli nasze świadectwo poruszy chociaż jedno serce, to te nasze błędy nie były bezcelowe. This is my husband Patrick. To jest mój mąż Patryk. My woman. Moja kobieta. Thank you for coming. Dziękuję wam, że przybyliście. We have a problem. Mamy problem. There's no Polish left in Poland. W Polsce nikt już nie został. They're all here. Wszyscy są tu. And I kiss you and I thank you for coming. Całuję wam i dziękuję wam, że przybyliście. And I can say. I mogę powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry! So, I'm a little bit Polish. Troszkę umiem język polski. My name is Patrick. Mam na imię Patrick. My wife's name is Nancy. Moja żona to Nancy. I'm a Canadian. Jestem Kanadyjczykiem. If somebody told me, gdyby ktoś mi powiedział, I am going to come to Medjugorje, że przybędę do Medjugorje, build this whole project, wybuduję cały ten projekt for the priest, dla księży, for the religious, dla osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, for Ella, dla Eli. I would have said never. Ja powiedziałbym nigdy. No, never in my head. No. Nie, to nigdy nie było w mojej głowie. In Canada? W Kanadzie. I'm an auto dealer. Sprzedawałem samochody. This is my business. To jest mój biznes. I quit school at 16 years old. Rzuciłem szkołę mając 16 lat. I have no money, I can't go to school. Nie miałem pieniędzy, więc nie mogłem iść do szkoły. Catholic school said. Szkoła katolicka powiedziała, if you have no money, you can do nothing in the school. Jeżeli nie masz pieniędzy, nie masz co robić w szkole. My father doesn't have a job. Mój tata nie miał pracy. It's not possible to go to school. Jest niemożliwe iść do szkoły. So I quit the school. Więc rzuciłem szkołę. I got a job washing cars in a car company. Miałem pracę, zacząłem myć samochody w firmie samochodowej. And I'm a super car washer. I byłem bardzo dobrą osobą myjącą samochody. I got paid every day. Wypłatę otrzymywałem codziennie. I start buying some old cars. Zacząłem kupować stare samochody. I could buy a car for nothing, $200. Mogłem kupić samochód za nic, za $200. I can make this car look fantastic. Mogłem sprawić, że samochód wyglądał wspaniale.
ale I can sell this car. I mogłem go sprzedać for $1,000. Za $1,000. I like this business. Spodobał mi się ten biznes. And I stayed in the car business my whole life. I przez całe moje życie zostałem w biznesie samochodowym. I became a salesman. Zostałem sprzedawcą. I was a very good salesman. I byłem bardzo dobrym sprzedawcą. If you came in the car company, gdyby pani przyszła do naszej firmy samochodami, for sure you go home with a car. Na pewno wróciłaby pani do domu z autem. Then they make me a sales manager. Później zostałem menadżerem sprzedawcy. They buy 5 more companies. I'm a general manager. Później kupili 5 następnych firm. Zostałem głównym menadżerem. And then I have a friend at the bank. Udałem się do banku. I said, how much money does your bank got? Zapytałem. How much money does you have in your bank? Ile pieniędzy ma wasz bank? We have lots of money. Mamy bardzo dużo pieniędzy. Super! Super. I want it all. Pragnę wszystkie. Why? Dlaczego? I'm gonna buy my own company. Dlatego, że pragnę kupić swoją własną firmę. And I buy my own agency. I kupiłem swoją agencję. For Honda. Dla Hondy. BMW. BMW. I have 5 more agencies. Miałem 5 następnych agencji. Toyota, Nissan, przedstawicieli, Mazda, Chrysler. Chrysler, Fiat. Nissan. Fiat. Poor Fiat. Biedny Fiat. I have 28 salesmen. Mam 28 sprzedawców. Selling cars for me every day. Codziennie sprzedają samochody dla mnie. 28 guys. 28 chłopaków. And they were fantastic. I wszystko idzie wspaniale. On a good day. Gdy był dobry dzień. 7 companies. 7 firm and 28 crazy guys. I 28 szalonych mężczyzn. We can sell 50 cars. Mogliśmy sprzedać 50 samochodów. No, business was fantastic. Biznes szedł wspaniale. Except jedynie we have a big day in the business. Mieliśmy wielki dzień we firmie. Come on guys, let's go to the bar and celebrate. We had a big day. Come on, let's go celebrate. Chodźcie chłopcy, mamy wielki dzień we firmie. Idziemy ucztować. And I take 28 crazy guys to the bar. I zabrałem 28 szalonych gości do baru. Many Saturday nights. I to było wiele sobót wieczorem. What do you think that cost? I jak myślicie, ile to kosztowało? To take 28 guys like this to the bar on a Saturday night. Żeby zabrać takich gości jak ten pan tu w sobotę wieczorem i to wiele, wiele razy. He made a good salesman. On byłby dobrym sprzedawcą. Because he smiles. Dlatego, że się uśmiecha. I take 28 guys to the bar. Więc zabrałem 28 mężczyzn do baru. Many, many Saturday nights. I to było wiele sobot wieczorami. Come on, what do you think it costs? Come on, be brave. Come on, bądźcie come on. Bądźcie odważni. Jak myślicie, ile to kosztowało? Dużo. You know what it cost me? Wiecie, ile mnie to kosztowało? 2 divorces. 2 rozwody. Married, adultery, divorce, married, adultery, divorce. Małżeństwo, cudzołóstwo, rozwód, małżeństwo, cudzołóstwo, rozwód. And I don't care. I nie interesowało mnie to. I don't care about God, marriage, sacrament. Nie interesował mnie Bóg, małżeństwo, sakrament. Catholic school said all you need is money. Szkoła katolicka powiedziała, wszystko to, co potrzebujesz, to są pieniądze. Oh, we have a big business, it makes money. Więc mam wielką firmę, robię pieniądze. I have 4 children. Mam 4 dzieci. Never took them inside the church. Nigdy ich nie zabrałem do kościoła. My youngest kid comes home. Mój najmłodszy syn wrócił do domu. Look, daddy, I got baptized. Tato, zobacz, ochrzciłem się. At school. W szkole. You gotta go to a church. You can't get baptized in school. Przecież musisz ochrzcić się w kościele, nie w szkole. Yeah, daddy, a minister came. Tato, przyszła osoba, która nas ochrzciła. And the minister said children should be baptized. I on powiedział, dzieci powinny być ochrzczone. So I put up my hand. Więc dźwignąłem swoją rękę. I got baptized. Ochrzciłem się. And look, daddy. I tato, zobacz. I'm an Anglican. Jestem Anglikaninem. You're supposed to be a Catholic. Przecież powinieneś być katolikiem. Daddy, you never took me inside a church in my life. Tato, ty nigdy nie zabrałeś mnie do kościoła przez całe moje życie. I baptized myself. Sam się ochrzciłem. My kids baptized themselves. Dzieci same się ochrzciły. And I don't care. I nie interesowało mnie to. Do whatever you want. Róbcie, co chcecie. When my other kid
drugie dziecko comes to me. Przybyło do mnie. Danny, what's this God stuff? Tatusiu, jakie to są te Boże rzeczy? Here, this is God stuff. To są te Boże rzeczy. This is how I raise my kids. Tak wychowałem swoje dzieci. I never took them aside to church. Nigdy nie zabrałem ich do kościoła. I never baptized them. Nie ochrzciłem ich. And I'm Catholic. Jestem katolikiem. And I'm Catholic. Jestem katolikiem. And I don't care. That's the problem. I don't I care. Nie interesowało mnie to i tu jest problem. When I met Nancy, gdy poznałem Nancy, I met an angel. Poznałem anioła. Nancy is 20 years younger. Nancy jest 20 lat młodsza. Blonde. Jest blondynką. A lawyer. Prawniczką. Never been married. Nigdy nie wychodziła za mąż. Perfect. Doskonale. Perfect. Doskonale. In 2 months we're living together. Po 2 miesiącach już mieszkaliśmy razem. No God, no prayer, no church, no marriage, nothing. Bez Boga, bez modlitwy, bez kościoła, bez małżeństwa, nic. Nancy's Catholic. Nancy jest katoliczką. I'm supposed to be Catholic. Ja również powinienem być katolikiem. Living in mortal sin. Żyliśmy w grzechu śmiertelnym. I don't care. I nie interesowało mnie to. And we lived that way for 6 years. I żyliśmy tak przez 6 lat. Till Nancy said. Do tego momentu, kiedy Nancy powiedziała, powinniśmy wziąć ślub. Oh, what a good idea. Wspaniały pomysł. Wow, super idea. We should be married. Dobrze, wspaniały pomysł. Powinniśmy wziąć ślub. Fantastycznie. Okay, we'll get married tomorrow. Dobrze, weźmiemy ślub jutro. And we did. I uczyniliśmy to. We got married the next day. Wzięliśmy ślub następnego dnia. In the helicopter. W helikopterze. On a mountain. Nad górą. My marriage certificate says married in a helicopter on a mountain. W moim dokumencie małżeńskim pisze ślub zawarty w helikopterze. And I thought it was fantastic. I myślałem, że to jest wspaniałe. I had a white suit on. Miałem na sobie biały garnitur. I looked like James Bond. Wyglądałem jak James Bond. Our marriage certificate says married in a helicopter on a mountain. I w dokumencie było napisane małżeństwo zawarte w helikopterze. Never said a prayer, nothing. Nigdy nie odmówiłem żadnej modlitwy. A legal civil ceremony in a helicopter. Legalny cywilny związek zawarty w helikopterze. And we go home. I wróciliśmy do domu. Married. Jako małżeństwo. 2 days later I come home from work. 2 dni później wracam do domu z pracy. Nancy's crying and crying. Nancy and crying. Płacze i płacze. What's with the tears? Skąd te łzy? Nancy says. Nancy powiedziała. I don't feel married. Nie czuję się, że jestem w małżeństwie. You don't feel married. Nie czujesz się, że wyszłaś za mąż? Do you know what that helicopter cost? Czy ty wiesz, ile ten helikopter kosztował? Why don't you feel married? Dlaczego nie czujesz się, że jesteś mężatką? Because we don't get married in church. Dlatego, że nie wzięliśmy ślubu w kościele. Nancy, how will I ever get married in church? I got 2 divorces. Nancy, jak ja mogę zawrzeć ślub w kościele? Przecież 2 rozwody. Nancy said. Nancy powiedziała. I'm going to see the bishop. Idę zobaczyć się z biskupem. I said. Powiedziałem. Good luck. Powodzenia. Goes to the bishop in Vancouver, Canada. Udała się do biskupa w Vancouver w Kanadzie. And asked the bishop. I zapytała biskupa. You know anything about this guy, Patrick? Czy wiesz coś o tym gościu Patryku? He got married once when he was 20 years old in church. Wziął ślub w kościele, gdy miał 20 lat. And the bishop said. I biskup powiedział. Yes. Tak. I know everything about this guy. Ja wiem wszystko o tym gościu. Takes this piece of paper. Wziął dokument. Gives it to Nancy. Dał go Nancy. 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 This is Patrick's annulment. To jest unieważnienie małżeństwa Patryka. From his first marriage. Pierwszego. Nancy. Nancy. I worked on this for 17 years with Patrick's ex-wife. Pracowałem nad tym przez 17 lat z byłą żoną Patryka. A real annulment stamped by the Vatican. Prawdziwe unieważnienie małżeństwa, pieczątka z Watykanu. And here's the second document, Nancy. Nancy, i tu jest drugi dokument. Patrick's second marriage. Drugie małżeństwo Patryka was not valid. Nie miało wartości. Outside the church. Dlatego, że było poza kościołem. So the bishop. Więc biskup gives us permission to be married in church. Dał nam zezwolenie, że możemy zawrzeć ślub w kościele. And I'm so mad. I byłem tak bardzo wściekły. I just spent all that money on the helicopter. Właśnie wszystkie pieniądze wydałem na ten helikopter. I told Nancy, go find the church. Powiedziałem Nancy, idź i poszukaj kościół. Nancy comes back the next day. Następnego dnia wróciła Nancy. I have a parish that's going to marry us. Znalazłam parafię, w której będziemy mogli zawrzeć ślub.
I'm so excited. Jestem tak bardzo podekscytowany. What's the name of the church? Pod jakim wezwaniem jest ten kościół? Immaculate Heart of Mary. Niepokalanego serca Maryi. Croatian Franciscan Church. Chorwacki franciszkański kościół. Nancy tells me. I Nancy powiedziała mi, I have to go see the parish priest. Że muszę iść zobaczyć się z proboszczem. Most fun day of my life. To był najbardziej zabawny dzień w moim życiu. Hello, Father, I'm Patrick. Witaj, ojcze, jestem Patryk. Nothing. Nic. No smile, no hand, nothing. Żadnego uśmiechu, żadnego uścisku ręki. Nic. First words from the priest to me. Pierwsze słowa księdza skierowane do mnie. Why do you want to get married in church? Dlaczego chcesz zawrzeć ślub w kościele? Look at your record. Spójrz na swoje dokumenty. Married, divorced, adultery, married, divorced, adultery. Małżeństwo, rozwód, cudzołóstwo, małżeństwo, rozwód, cudzołóstwo. Besides that, your youngest kids are Anglican. Poza tym twoje najmłodsze dziecko jest Anglikaninem. Why do you want to get married in church? Dlaczego chcesz zawrzeć ślub w kościele? I told him the truth. I powiedziałem mu prawdę. Nancy's crying. Dlatego, że Nancy płakała. It's not my idea. To nie jest mój pomysł. It's Nancy. To jest pomysł Nancy. And he explodes. I on wybuchnął jak bomba. He said, I'll marry you in the church. Powiedział, dam wam ślub w kościele. Because you have permission from the bishop. Dlatego, że macie zezwolenie od biskupa. You have the annulment. I macie to unieważnienie. But then the priest turns to Nancy. Następnie ksiądz zwrócił się do Nancy. The priest said. I powiedział, Nancy, you're making the biggest mistake of your life. Czynisz największy błąd w swoim życiu. Nancy, he's the worst case I've ever seen. Nancy, to jest najgorszy przypadek, jaki kiedykolwiek widziałem. Nancy, he will never change. Nancy, on się nigdy nie zmieni. Don't do it. Nie czyń tego. Just think. Pomyślcie. How many got daughters? Ilu z was ma córki? How many got daughters? Ilu z was ma córki? You got daughters? Okay, watch. Spójrzcie. Your daughter comes home. Wasza córka wraca do domu. And your daughter says. I córka mówi. Mommy. Mamusiu. I got a perfect guy. Znalazłam doskonałego mężczyznę. He's 20 years older. Jest 20 lat starszy. Got two ex-wives. Ma dwie byłe żony. He's got four children. Ma czwórkę dzieci. He never said a prayer in his life. Przez całe życie nie odmówił ani jednej modlitwy. And mommy, we're gonna get married. I mamusiu, my bierzemy ślub. What does mommy say? Nie. No. Oh. Anybody say yes? Czy ktoś by powiedział tak? No. It's nie. A disaster. It's katastrofa. A disaster. Nancy's mother, the priest, everybody said no. Mama Nancy, ksiądz, wszyscy mówili nie. The only person that said yes was Nancy. Jedyna osoba, która powiedziała tak, to była Nancy. So, Nancy said yes. Więc Nancy powiedziała tak. So for me to be married in church? Więc for me to be married in the church. Dla mnie ślub zawarty w kościele. The priest tells me. Ksiądz powiedział mi. You have to make all these promises. Musisz dać obietnice. I have to make promises. Ja muszę przygotować obietnice. I go to this program. Wszedłem w ten program. I'm the best promiser they ever had. Jestem najlepszą osobą dającą obietnice. I'm a professional promiser. I'm a car dealer. Jestem zawodową osobą dającą obietnice. Sprzedająca. That's how I sell cars. W ten sposób przecież sprzedaję samochody. I'll promise you anything. Wszystko wam obiecam. Just as long as you buy the car. Ale do tego momentu, do kiedy kupujecie auto. And we get married in church. I zawarliśmy ślub w kościele. And I made every promise. Baptized kids, Catholic, live the prayers of the church. I made every promise. I dałem wszystkie obietnice, że ochrzczę dzieci, że będę chodził do kościoła, modlił się i tak dalej. Nancy and I get married in church. Ja i Nancy zawarliśmy ślub w kościele. I get another certificate. Otrzymałem następny dokument. I have two. Teraz mam dwa. One from the helicopter. Jeden z helikopteru. One from the church. Jeden z kościoła. I married Nancy twice. Dwa razy zawarłem ślub. Nothing touched me. Nothing. Nancy, nic. Nothing. Mną nie ruszyło nic. In one week I broke every promise. W ciągu jednego tygodnia złamałem wszystkie obietnice. I don't keep one. Ani jednej nie dotrzymałem. And the priest said, now I told you made the biggest mistake of your life. I told you he would never change. I teraz ksiądz powiedział, widzisz Nancy, powiedziałem ci, że on się nie zmieni, że czynisz największy błąd w swoim życiu. God doesn't exist in my life. Nie, Bóg nie istniał w moim życiu. And that's how I live. I tak żyłem. Until Nancy's brother. Do tego momentu, dopóki brat Nancy, Nancy, has a young brother. Nancy ma młodszego brata. And he says this. I on przysłał nam to. I said, what is this? Zapytałem, co to jest. Nancy said. Nancy
It's the messages of a place called Medjugorje. Nancy powiedziała, to są orędzia z miejsca, które nazywa się Medjugorje. Where some kids say they see the Mother of God. Gdzie jakieś dzieci powiedziały, że widzą Matkę Bożą. And I said, powiedziałem, oh yeah. Tak, tak. Everybody sees the Mother of God. Wszyscy widzą Matkę Bożą. No, I don't need the message, Nancy. Ja nie potrzebuję tych orędzi, Nancy. I know nothing about messages. Nie wiem nic na temat orędzi. I know nothing about Medjugorje. Nie wiem nic na temat Medjugorje. Those are yours, Nancy. To jest twoje, Nancy. I don't even look at them. Nawet na to nie spojrzałem. And I think they're gone. I gave them to Nancy. I myślałem, że to zniknęło. Dałem to przecież Nancy. No. No. Nie. Nancy takes this message book. Nancy zabrała tą książeczkę. Puts it back in my hand. Wróciła ją z powrotem do mojej ręki. Nancy said. I Nancy powiedziała. Here, my pagan husband. Weź to, mój mężu poganinie. You throw these away. Ty to wyrzuć. This is on your conscience. Niech to będzie na twoim sumieniu. My conscience. Moim sumieniu. What's the matter with your conscience? A co z twoim sumieniem? Pagan husband. Mężu poganinie. Poganinie. This is on your conscience. Niech to będzie na twoim sumieniu. Okay, give me the book. Dobrze, daj mi tą książeczkę. Okay, for you I'm going to read one message. Dobrze, dla ciebie przeczytam jedno orędzie. So I opened up the book. Więc otworzyłem tą książeczkę. I'm looking for the smallest message I could find. Szukałem najkrótszego orędzia, jakie mogłem znaleźć. Najmniejsze orędzie w książeczce. I read one message, one. I przeczytałem jedno orędzie. The message said. I orędzie mówiło: I call you to conversion. Wzywam cię do nawrócenia. For the last time. Po raz ostatni. Whoops. Po raz ostatni. I don't know what happened. Nie wiem, co się stało. My heart's like this. Moje serce zaczęło bić w ten sposób. And then the tears. I łzy. I go find Nancy in the house. Poszedłem odnaleźć Nancy w domu. I'm so mad. I byłem tak bardzo wściekły. Why don't you tell me about the messages? Dlaczego nie powiedziałaś mi nic o tych orędziach? Why don't you tell me they were true? Dlaczego nie powiedziałaś, że są prawdziwe? Nancy, these are real. Nancy, to jest prawda. These kids are telling the truth. Te dzieci mówią prawdę. When I read that message, gdy przeczytałem to orędzie, I haven't been inside the church for 30 years. Przez 30 lat nie byłem w kościele. Two divorces. Dwa rozwody. I don't baptize my kids. Nie ochrzciłem swoich dzieci. I married Nancy in a helicopter. Zawarłem ślub z Nancy w helikopterze. And I'm Catholic. I jestem katolikiem. And the message said, a orędzie mówiło, last time. Po raz ostatni. And I'm in shock. I byłem w szoku. Nancy. The message is real. To orędzie jest prawdziwe. Nancy, these kids are telling the truth. Nancy, te dzieci mówią prawdę. The only thing in my life I believe. To jest jedyna rzecz, w którą uwierzyłem w moim życiu. I'm telling you the truth. I don't believe God exists. Mówię wam prawdę. Nawet nie wierzyłem wcześniej, że Bóg istnieje. Our lady said, I call you for the last time. A nasza pani mówi, wzywam cię po raz ostatni. And I don't know where to go. I nie wiedziałem, gdzie mam się udać. Where do you go when you have both feet in hell your whole life? Gdzie pójdziesz, jak przez całe życie stoisz dwiema stopami w piekle? Except we get invited to a conference like this. Dowiedzieliśmy się o konferencji, tak jak tu. Nancy, there's a conference. Jest konferencja. It's about my messages. Ona jest na temat moich orędzi. Not Nancy's messages. Nie, orędzi Nancy. Messages. To są moje. Come on, let's go. We'll go to the conference. Chodź, Nancy. Idziemy na konferencję. And I'm gonna learn all about the messages. I nauczyłem się wszystko na temat orędzi. So we get to the conference. I have Nancy inside the church. Więc udaliśmy się na konferencję. Wprowadziłem Nancy do kościoła. And the priest comes. I przybył ksiądz. And the priest said, ksiądz powiedział, tonight, dzisiaj, I want everybody to do something special. Dzisiaj wieczorem pragnę, aby każdy z was uczynił coś szczególnego. What? Co? I want you to consecrate your children. Pragnę, abyście zawierzyli swoje dzieci to the Mother of God. Matce Bożej. Nancy. How did he know about the kids? A skąd on wie o naszych dzieciach? My kids are disaster. Moje dzieci to katastrofa. My youngest one? Ten mój najmłodszy. School phones me. Ze szkoły zadzwonili do mnie. Your son is expelled from school. We don't want him back. Wasz syn jest wyrzucony ze szkoły. Nie chcemy, aby wracał. What did he do? What happened? Co zrobił? Co się stało? All the money you give him for school, he's spending on drugs. Wszystkie pieniądze, które daliście mu na szkołę, on wydał na narkotyki. And he can't come back.
I nie może wracać. No, he can't go to school. I nie może iść do szkoły. No, no, no school will take him. Żadna szkoła go nie przyjmie. And now he's got the long hair. Ma, miał takie długie włosy. Completely in the drug world. Całkowicie zatopiony w świecie narkotyków. Can't go to school. I nie mógł iść do szkoły. My second son. Mój drugi syn. Macho rugby player. Macho gracz rugby. Comes home from the rugby. Wrócił do domu z meczu rugby. Where is your car? Gdzie jest twój samochód? I can't find it. Nie mogę go znaleźć. You can't find a yellow car in the parking lot. Nie mógł znaleźć żółtego samochodu na parkingu. How much beer you gotta drink? You can't find a car in the parking lot. Ile piw musiałeś wypić, że nie możesz znaleźć żółtego auta na parkingu? Non-stop. Bez przerwy. And he's this big. Jest taki wielki. And I can do nothing. I nie mogę nic zrobić. I can do nothing with these kids. Nie mogłem nic zrobić z tymi dziećmi. And I have a daughter. I mam córeczkę. Is any girl here 16, 17, 18, jest tu jakaś 16? Dziewczyna, 16, 17 lat. Anybody that young? Tak, gdzieś blisko. Is there still any young people that... Oh, come on. This would be great. Perfect. Dobrze, doskonale. Perfect. Okay, imagine. Wyobraźcie sobie. Imagine this is my daughter. Wyobraźcie sobie, że to jest moja córka. At 17 years old. I ma 17 lat. Daddy. Tatusiu. I'm in love with Michael. Jestem zakochana w Michaelu. And we're going to get married. I bierzemy ślub. What? Co? No, you are not getting married at 17 years old. Nie, nie weźmiesz ślubu mając 17 lat. Daddy, we're in love. Tatusiu, ale my jesteśmy zakochani. I've never met Michael. I don't know who Michael is. Nigdy nie poznałem Michaela. Nie wiem, kim jest Michael. Getting married at 17 years old is not possible. Nie weźmiesz ślubu mając 17 lat. To jest niemożliwe. She goes to mommy. Udała się do mamusi. Mommy. Mamusiu. We're in love. Jesteśmy zakochani. Mommy, we want to get married. Mamusiu, pragniemy wziąć ślub. And mommy said. I mamusia powiedziała. Yes. Tak. Yes. Tak. And you get married at 17 years old. I wzięłaś ślub mając 17 lat. Because you're in love. Dlatego, że jesteś zakochana. With Michael. Michaelu. I've never met Michael. Nigdy nie poznałem Michaela. Now you're legally married in Canada. Teraz legalnie zawarłaś ślub okay. W Kanadzie. 18, you have a baby. 18 lat, masz dziecko. Baby's cute, it looks like me. Dziecko jest słodziutkie, wygląda tak jak ja. Now you're almost 19. Teraz masz prawie 19 lat. I have my meeting like this with my people. Byłem na spotkaniu z moimi ludźmi. She comes into the meeting. Ona przybyła na spotkanie. Big tear. Wielkie łzy. What? Co? Dlaczego? Okay. Tell daddy what happened. Powiedz tatusiowi. What happened? Co się stało? Daddy. Tatusiu. We just filed for divorce. Właśnie zdecydowaliśmy się na rozwód. 19 years old. 19 lat. What are you gonna do with a 19-year-old kid who just filed for divorce? Co zrobicie z 19-letnim dzieckiem, które właśnie się rozwodzi? Here's exactly what I did. To jest dokładnie to, co ja zrobiłem. I said great. Powiedziałem wspaniale. Here, take one of the cars. Zabierz jeden z samochodów. Take one of the credit cards. Weź jedną z kart kredytowych. And you go to California and find somebody else. Jedź do Kalifornii, znajdź sobie kogoś innego. And she does. I uczyniła to. 4 months in California. 4 miesiące w Kalifornii. And you come home with Mark. I wróciłaś do domu z Markiem. Daddy. Tatusiu. I'm in love with Mark. Jestem zakochana w Marku. I've never met Mark. Nie poznałem Marka. And you marry Mark. Wzięłaś ślub z Markiem. Because you're in love. Dlatego, że jesteś zakochana. 18 months later. 18 miesięcy później. Divorce. Rozwód. What are you doing? Co robisz? What are you doing? Co robisz? Marry, divorce. What are you doing? Małżeństwo, rozwód. Co robisz? Listen to her words. Posłuchajcie jej słów. Daddy, what did you do? Tatusiu, a co ty zrobiłeś? Now what do I say? To właśnie wam mówię. She's telling the truth. Ona mówi prawdę. My kids are copies of me. Moje dzieci są kserokopią mnie. Drugs, alcohol, divorces. Narkotyki, alkohol, rozwody. I had never said a prayer with my children from the day they were born. Od dnia ich narodzin nie odmówiłem żadnej modlitwy z moimi dziećmi. I had never taken my daughter inside a church in her life.
przez całe jej życie nie zabrałem jej do kościoła. And now I can't fix anything. I can't stop anything. I teraz nie mogę niczego naprawić. I can't stop the drugs, I can't stop the alcohol. Nie mogę powstrzymać narkotyków, nie mogę powstrzymać alkoholu. I can't stop the divorces. Nie mogę powstrzymać rozwodów. And then my oldest son comes to me. I przybył do mnie najstarszy syn. And he said, i powiedział, I'm gay. Jestem homoseksualistą. Oh wow, fantastic. Why? Wspaniale. Dlaczego? Why? Dlaczego? I never had a father, you were never home. Ja nigdy nie miałem taty, ty nigdy nie byłeś w domu. Four kids. Czwórka dzieci. I totally destroyed. Całkowicie ich zniszczyłem. With the business, with the money, with the divorces, with my lifestyle. Przez firmę, przez rozwody, przez biznes, mój styl życia. And the priest said, consecrate these kids to the Mother of God. I ksiądz powiedział, zawierzcie swoje dzieci Matce Bożej. Oh, super idea. Super pomysł. How? Ale jak? I don't know about consecration. Nie wiem nic na temat zawierzenia. Except I stood up. Stanąłem. And the only prayer I said in my entire life. I to jedyna modlitwa, którą odmówiłem w swoim całym życiu. I said. Powiedziałem, Blessed Mother, błogosławiona matko, take my kids. Weź moje dzieci. You be the parent. Ty bądź rodzicem. That I never was. Tym, kim ja nigdy nie byłem. Because I'm a total failure. Dlatego, że jestem całkowitą katastrofą. And I know the Mother God's real because she wrote my messages. Ja wiem, że Matka Boża jest prawdziwa, dlatego, że ona napisała moje orędzie. And somehow I knew the Mother God was the only hope we're gonna have. Blessed Mother, take my kids. Wiedziałem, że Matka Boża jest jedyną nadzieją, którą mamy, Maryjo. I don't have bad kids. Nie mam złych dzieci. They're copies of me. One są kserokopią mnie. Okay, you can take the car for a drive. I'm going to call you back in 5 minutes. Weź samochód, możesz się przejechać. I wróć za 5 minut. I have a credit card. Yeah, don't forget the credit card. And so I spent 2 days at the conference. Więc spędziliśmy 2 dni na konferencji. I knew nothing about the messages of Medjugorje. Nothing. Wcześniej nie wiedziałem nic na temat orędzi z Medjugorje. A lady said in my book in Canada. Nasza pani mówi w mojej książeczce w Kanadzie. Her main message. Jej główne orędzie. Pray my rosary. Odmawiajcie mój różaniec. Together. Razem. Together. Together. Pray my rosary together. Odmawiajcie różaniec wspólnie. Every day. Codziennie. I promise you a miracle. Obiecuję wam cuda. In your family. W waszych rodzinach. Nancy. Nancy. Did you hear that? Czy to słyszałaś? Our lady said. Nasza pani mówi, if we do this, gdy będziemy to czynić, she promises a miracle. To obiecuje nam cuda. Wow, fantastic. Wspaniale. Let's start. Zacznijmy. Let's start. Zacznijmy. Nobody else promised me a miracle. Nikt inny nie obiecał mi cudu. And we start to pray the rosary. I zaczęliśmy odmawiać różanie. This is the most difficult thing I ever did in my life. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą zacząłem czynić w swoim życiu. This is almost impossible. To jest prawie niemożliwe. To pray the rosary together every day. Odmawiać różaniec wspólnie razem codziennie. But I said we're gonna do it. Ale ja powiedziałem, będziemy to robić. I'll show you a miracle in your family. Dlatego, że ona powiedziała, pokażę wam cuda w waszych rodzinach. So we start with the rosary. I rozpoczęliśmy z różańcem. Second message, go to mass. Drugie orędzie, idź na mszę świętą. Come on, Nancy, we have to go to mass on Sunday. Minimum. Chodź Nancy, idziemy na mszę świętą, przynajmniej w niedzielę. Nancy, sure something's wrong in my head. Nancy była pewna, że jest coś, że coś nie w porządku jest z moją głową. There's something wrong with my husband. He wants to pray the rosary. He wants to go to mass. Coś jest nie w porządku z moim mężem. On chce odmawiać różaniec, chce iść na mszę świętą. I've never taken Nancy inside the church. You understand? Rozumiecie, że przecież ja nigdy nie zabrałem Nancy do kościoła. Nigdy. And I said, this is my idea, not Nancy's. I ja to powiedziałem, to był mój pomysł, nie Nancy. I believe the message. Uwierzyłem w orędzia. So we start to walk with the Mother of God. Więc zaczęliśmy chodzić z Matką Bożą. And what happened to me? I co się ze mną stało? I fell in love with the Mother of God. Zakochałem się w Matce Bożej. This is my number one woman. To jest moja kobieta numer jeden. Nancy's not jealous. A Nancy nie jest zazdrosna. I love her. Kocham ją. That's all that happened. I to wszystko, co się stało. Said, I'm gonna do. Cokolwiek pani powie, Matka Boża, ja będę czynił. Fast Wednesday and Friday. Poście w środę i w piątek. That's the most fun message. To jest najbardziej zabawne orędzie. We fast 24 hours. Pościmy 24 godziny. From midnight to midnight. Od północy do północy. You come here on a fast day.
gdybyście tu byli w dniu postu. At 2 minutes to midnight. 2 minuty przed północą. You know where I am? Wiecie, gdzie ja jestem? Inside the refrigerator. W środku w lodówce. Bread for 24 hours. Chleb przez 24 godziny. But they said fasting stops wars. A nasza pani mówi, post powstrzymuje wojnę. Stop the war with my kids. Ja zapragnąłem zatrzymać wojnę z moimi dziećmi. So we start to walk with the Mother of God. Więc zaczęliśmy chodzić z Matką Bożą. Get to the fourth message. Doszliśmy do czwartego orędzia. Our lady said, nasza pani mówi, you can't start conversion. Nie możesz rozpocząć nawrócenia without confession. Bez spowiedzi. This is serious. To jest poważne. You can't start without confession. Nie możecie rozpocząć nawrócenia bez spowiedzi. You have to read the word of God every morning. Musicie czytać słowo Boże każdego poranka. Oh, Nancy, word of God. Yeah, we should do that. Nancy, we should do that. Nancy, powinniśmy to czynić. Nancy, go buy a Bible. Nancy, idź i kup Biblię. Nancy bought a 10 kilo Bible. Nancy kupiła Biblię ważącą 10 kg. Now we have the word of God. Teraz mamy słowo Boże. I've never done any of these things in my life. Nigdy nie myślałem, że będę czynił te rzeczy w swoim życiu. But the last message. I to ostatnie orędzie. Is the most important. Jest najbardziej ważne. Our lady said. Nasza pani mówi. You cannot start conversion. Nie możesz rozpocząć nawrócenia. Without confession. Bez spowiedzi. How many priests are here today? Ilu mamy dziś kapłanów? How many priests? Ilu jest księży? Bravo. Bravo. Come on, come on. Come over here, my son. Zapraszam. If there's one priest over there, please come. Jeszcze jakiś ksiądz mógłby podejść. Zapraszam. Bravo, father. Bravo, bravo, bravo. Thank you, father. And one more. Oh, thank you, father. Thank you, father. Our lady said, nasza pani mówi, you can't start conversion. Nie możecie rozpocząć nawrócenia without confession. Oh, bez bravo, spowiedzi. Okay. I have to go to confession. Więc musiałem udać się do spowiedzi. Watch. Spójrzcie. I go into the confession. Poszedłem do spowiedzi. I have no idea what to say. Nie miałem pojęcia, co mam powiedzieć. The priest asked me. To ksiądz mnie zapytał. When was your last confession? Kiedy po raz ostatni się spowiadałeś? Last century. W ostatnim stuleciu. 30 or 40 years ago. 30 albo 40 lat temu. And every sin in my life. I każdy grzech mojego życia. I put on the priest, everything. Złożyłem na księdza. Marriage, wszystko. Divorce, adultery. Małżeństwa, rozwody, cudzołóstwa. No baptizing my kids. Nie ochrzciłem swoich dzieci. Hear my children, this is God. Weźcie to moje dzieci, to jest Bóg. Married Nancy in the helicopter. Ślub z Nancy w helikopterze. My kids are drugs, alcohol, divorces because they're copies of me. Moje dzieci, alkohol, rozwody, narkotyki, dlatego że są kserokopią mnie. Every sin I can think of in my life. Każdy grzech, który uczyniłem w swoim życiu, I put on the priest. Złożyłem na księdzu. You know the priest did? I wiecie, co ksiądz zrobił? The priest said, ksiądz powiedział, in confession, podczas spowiedzi, I ja absolve you. Odpuszczam tobie grzechy. I absolve you. Ja odpuszczam tobie grzechy. I broke into tears. Zacząłem płakać. I kissed him in the confession. Pocałowałem go podczas spowiedzi. I'm crying in the confession. Płakałem podczas spowiedzi. At the mercy of God. I byłem w szoku, jakie jest wielkie miłosierdzie Boże. And the power the priest has in his hands. I jaka jest wielka moc, która jest w rękach kapłanów. I believe today. Dzisiaj wierzę, this is the greatest miracle on earth. Że to jest największy cud na ziemi. No one else can say that. Dlatego, że nikt inny nie może tego powiedzieć. And the priest says, i ksiądz powiedział, I absolve you. Ja odpuszczam tobie grzechy. I couldn't stop the tears. Nie mogłem powstrzymać łez. A lifetime of mortal sin gone. Całe życie w grzechu śmiertelnym zniknęło through these hands. Przez te ręce. I believe today,
I dzisiaj wierzę, że to jest najwspanialszy cud na ziemi. You know why they're a miracle? Wiecie, dlaczego oni są cudami? They never said they're gonna be priests. Oni nigdy nie powiedzieli, że będą księdzi. No, God said, come here. Nie, to Bóg powiedział, chodź. A oni powiedzieli tak. Saint Faustina. Święta Faustyna. Divine Mercy. Miłosierdzie Boże. She spoke with her guardian angel. Rozmawiała z aniołem Bożym. And she asked her angel. I zapytała anioła. Can you hear my confession? Czy możesz usłyszeć moją spowiedź? And the angel of God said. I anioł Boży powiedział. No. Nie. I don't have that power. Ja nie mam tej mocy. I don't have that power. Ja nie mam tej siły. When I read that. Gdy to przeczytałem, I said, Father, powiedziałem, Ojcze, life, do końca mojego życia będę stał tak blisko, because, dlatego że, Father, Ojcze, you're my insurance. Jesteś moim ubezpieczeniem for eternal life. Do życia wiecznego. The greatest miracle in my life is standing in front of you right now. Najwspanialszy cud w moim życiu stoi tu przed wami. I believe what happens. Wierzę, co się dzieje. When Father says, I absolve you, gdy Ojciec mówi, ja odpuszczam Tobie grzechy, he opens the gates of heaven. On otwiera bramy niebios. And no one on earth can do that. I nikt inny na ziemi nie może tego uczynić. Except the power of the priest in confession. To jest ta moc, którą mają księża podczas spowiedzi. The greatest miracle gift I ever had in my life was największy, confession. Najwspanialszy dar, który otrzymałem z spowiedzi. This year the Holy Father said, this is the year of mercy through the Father. Ten rok Ojciec Święty, papież powiedział, to jest rok miłosierdzia przez Ojca. What Father? Którego Ojca? This is the Father. This is where the mercy is coming tu jest, from. Tu są nasi ojcowie, przez nich wychodzi miłosierdzie. To jest moc księży podczas spowiedzi. The greatest gift I was ever given in my life. Największy dar, jaki otrzymałem w moim życiu. Is standing in front of you right now. Stoi właśnie tu przed wami. That confession changed my life. I ta spowiedź zmieniła moje życie. I couldn't stop the tears. Nie mogłem powstrzymać łez. At the mercy of God. Jaki jest wielkie miłosierdzie Boże. Through these hands. Przez te ręce. Thank you, fathers. Dziękuję wam, ojcowie. Dziękuję wam, że jesteście księdzi. Father, thank you. What a miracle of God. Thank you. Cud Boży. Thank you, my son. Thank you for saying yes. Thank you for saying yes to God. Dziękuję wam, że powiedzieliście tak. Thank you for saving my life. Dziękuję wam, że uratowaliście moje życie. Nancy and I. Ja i Nancy. Start to pray. Zaczęliśmy się modlić. I never prayed in my life. Nigdy w swoim życiu nie modliłem się. What do you think happens? Jak myślicie, co się dzieje? What do you think happens when a husband and wife start to pray? Jak myślicie, co się dzieje, gdy mąż i żona zaczynają się razem modlić? You fall in love. Zakochujecie się. The marriage becomes something fantastic. Małżeństwo staje się czymś wspaniałym. When we put God in the marriage, gdy włożymy Boga do naszego małżeństwa, God blesses that marriage. Bóg błogosławi to małżeństwo. And we started to pray the rosary together. I zaczęliśmy razem odmawiać różaniec. And our marriage became something fantastic. I małżeństwo stało się czymś wspaniałym. There's a big difference. To jest wielka różnica. Between being married. Między być w małżeństwie. Married and in love. A być w małżeństwie i być zakochanym. There's a big difference. Jest wielka różnica. I have this letter from Nancy. Otrzymałem ten list od Nancy. I found it on our anniversary. Znalazłem go na naszą rocznicę ślubu. Nancy wrote an anniversary letter. Nancy napisała list na rocznicę ślubu. And I never expected to get this letter in my whole life. I przez całe moje życie nie oczekiwałem, że kiedykolwiek otrzymam taki list. Wow. This is after 25 years. To jest po 25 latach. Of praying the rosary. Odmawiania różańca. Together. Razem. Don't marry this guy, Nancy. You're making the biggest mistake. He'll never change. Nancy, nie wychodź za mąż za tego mężczyznę. Czyli największy błąd w swoim życiu. On nigdy się nie zmieni. Nancy and I started to pray together. Ja i Nancy zaczęliśmy się razem modlić. And Nancy wrote this letter on our anniversary. I Nancy napisała ten list na naszą rocznicę ślubu. My most beloved treasure. Mój najdroższy skarbie. My precious husband. Mój drogocenny mężu. My beloved Patrick. Mój ukochany Patryku. Today. Dzisiaj we celebrate.
obchodzimy 25 years 25 lat of love. Miłości 25 years 25 lat of God Boga leading us to eternity który prowadzi nas do wieczności by the hand za rękę as we fell in love with him dlatego że zakochaliśmy się w nim so we did. Tak, to we just fell in love with God. We just fell in love with God praying the rosary. Po prostu zakochaliśmy się w Bogu, odmawiając różaniec. Our lady said, "This will make a miracle. Start." Nasza pani mówi, to czyni cuda. Tylko rozpocznijcie. Everything has changed. I wszystko się zmieniło. And then Nancy gets very serious. I Nancy później była bardzo poważna. Happy blessed anniversary, my husband. Szczęśliwej i błogosławionej rocznicy, mój mężu. My joy, my beloved, my love. Moja radości, moja miłości. My sacrament. Mój sakramencie. Nancy signed, my sacrament. I Nancy napisała, mój sakramencie. In my life, I never expected to get this letter, never. W ciągu całego mojego życia nie oczekiwałam, że otrzymam taki list. And Nancy signed it. I Nancy podpisała to. Wifey. Żoneczka. Żoneczka. Our marriage became something truly beautiful. Nasze małżeństwo stało się naprawdę czymś pięknym. But we put God in the marriage first, not the money. Dlatego, że włożyliśmy Boga do naszego małżeństwa jako pierwszego, nie pieniądze. Dzisiaj moje dzieci, mój ten syn Anglikanin wyrzucony ze szkoły, today, dzisiaj he's a Catholic. Jest katolikiem, he's married. Ożenił się, got two beautiful kids. Ma dwójkę pięknych dzieci, they look like me. Wyglądają tak jak ja. And today he's a Catholic school teacher. I dzisiaj jest nauczycielem w szkole katolickiej. For John Bosco High School. W szkole Jana Bosco. I said, what happened to you? Zapytałem, co się z tobą what stało? What happened to you? You're baptized yourself Anglican, you're expelled from school for drugs. How did you get to be a Catholic school teacher? Co się z tobą stało? Jak to się stało, że zostałeś nauczycielem w szkole katolickim? Ochrzciłeś się sam, wyrzucony byłeś ze szkoły. My son said to me. Mój syn powiedział mi. Papa. Tato, when I saw you start to pray. Papa, when I saw you with a rosary in your hand. Tato, gdy zobaczyłem ciebie, że zacząłeś się modlić, gdy zobaczyłem ciebie z różańcem w ręku. I knew I had to change my life. Wiedziałem, że muszę zmienić swoje życie. I did nothing. Ja nic our nie lady uczyniłem. Said this will make a miracle in your family. Start. Nasza Pani, Matka Boża mówi, to czyni cuda w waszych rodzinach, tylko rozpocznijcie. And we saw him change like that. I zobaczyliśmy, jak on zmienia się and w ten I said sposób. Nothing. I said nothing. Ja nic nie powiedziałem. Papa, when I saw you with a rosary. Tato, gdy zobaczyłem ciebie z różańcem. Those are his exact words. To są dokładnie jego słowa. I believe today. Dzisiaj wierzę. When the father in the house starts to pray, the house will change. Gdy ojciec w domu zaczyna się modlić, dom się zmienia. The kids follow the father. Dzieci idą za przykładem ojca. My kids said 100 times, Daddy, what did you do? Daddy, what did you do? Moje dzieci 100 razy powtarzały, Tato, a co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? This is what Daddy did. To tato uczynił. And we saw the whole family change. I zobaczyliśmy, że cała rodzina się zmienia. My macho rugby player. Mój macho gracz rugby. Came here one time. Przybył tu raz. Non-stop, non-stop, non-stop drinking. Bez przerwy pił. I put the rosary in his hand. Włożyłem różaniec do jego ręki. Here, my son, this will save your life. Weź to, mój synu, to uratuje twoje życie. He goes back to Canada. Wrócił z powrotem do Kanady. 6 months later. 6 miesięcy później. He phones me. Zadzwonił do mnie. Papa. Tato. I quit the rugby. Rzuciłem rugby. I quit drinking. Tato, rzuciłem picie. I got a new job. Znalazłem nową pracę. That's too much. To za dużo. It's too much. Slow down. To jest za dużo. Zwolnij. How did you quit drinking? How did you get the new job? Jak udało ci się przestać pić? Jak udało ci się znaleźć nową pracę? Papa, the rosary gave me in Medjugorje. Tato, to ten różaniec, który dałeś mi w Medjugorje. He's married. I on się ożenił. He's got two beautiful little boys. Ma dwójkę pięknych chłopaków. And the boys are cute, they, you know. I chłopcy są bardzo słodki. A wiecie dlaczego? Where's my catastrophic? Come here. Gdzie jest moja katastrofa? Watch this. Watch. Spójrzcie na to.
She came here 3 years ago. Przybyła tu przed 3 laty. Daddy, tatusiu, I have 3 divorces. 3 razy się rozwiodłam. Daddy, tato, I can't stop drinking. Nie mogę przestać pić. I'm a disaster. Jestem katastrofą. I have to change my life. Muszę zmienić swoje życie. And daddy, I don't know where to go. I tried everything. Tato, i nie wiem, gdzie mam pójść. Próbowałam wszystkiego. Rehab, psychologist, psychiatrist, nothing works. Rehabilitacje, psychiatrzy, psycholodzy, nic nie działa. Daddy, I have to change my life. Tato, ja muszę zmienić swoje życie. I put a rosary in her hand. Włożyłem różaniec do jej ręki. You ask the mother for the grace to be able to change. I powiedziałem, poproś Matkę Bożą o łaskę możliwości zmienienia się. Because if you don't, you've got no chance. Jeżeli tego nie uczynisz, to nie będziesz miała żadnych szans. This is your last chance. This is to your jest last hope. Twoja ostatnia szansa, ostatnia There's nadzieja. Nowhere else to go except to the mother. Nie mamy gdzie pójść, tylko do matki. And slowly she starts to pray. I powoli zaczyna się modlić. Today she works as a nurse in the hospital. Dziś pracuje, jest pielęgniarką w szpitalu. All 3 guys she married. Każdy z tych 3 mężczyzn, z którymi wzięła ślub, never said a prayer. Nie modlili się. Never said a prayer. Nigdy nie odmówili divorce, żadnej modlitwy. Divorce, divorce. Rozwód, rozwód, rozwód. In California today. Dzisiaj w Kalifornii 10 marriages, na 10 małżeństw 7 fail. 7 się rozpada. There's no chance. Nie ma szans. You got to put God in that relationship before you get married. You have to put God in a relationship at the beginning. Na początku, gdy jesteście w związku, musicie włożyć Boga do swojego. My daughter has 3 divorces. Moja córka 2 razy się rozwiodła. Daddy, I'm in love. Daddy, I'm in love. Daddy, I'm in love. 3 razy się rozwiodła. Tato, jestem zakochana. Tato, jestem zakochana. Nothing worked. Nothing. Nic nie działa. So can we do a little quick one-act play? Czy możemy odegrać jedną scenkę? Okay. Imagine it's Saturday night. Wyobraźcie sobie, że jest sobota wieczorem. And there's a really cute guy. Jest rzeczywiście słodki chłopak. Wants to take you out Saturday night. I pragnie zabrać cię gdzieś wieczorem, w sobotę. This guy looks good. Ten chłopak dobrze wygląda. And boys like girls. Chłopcy lubią dziewczęta. And girls like boys. I dziewczyny lubią chłopaków. Except, what do you have to say to the guy? Co musisz powiedzieć do chłopaka? Before you go out with him on a Saturday night, what do you have to say? Zanim wyjdziesz razem z nim w sobotę wieczorem. You ready? Gotowa? Okay, we gotta find a guy here. Where's the really Znajdziesz jakiegoś guy? Ładnego chłopaka. Where's the nice looking guy? There must be some really good looking guys here. Oh, where is it? Oh, yeah, he looks good. He looks good. Okay. Spójrz okay, na tego, watch, dobrze watch, wygląda. Watch. Okay, imagine it's him. Wyobraź sobie, że to jest właśnie on. Okay. Is he your brother? Czy twój brat to jest? No. Your friend. Okay, good. I'm glad he's your friend. Okay, super. Why? Przyjaciel. Look him right in the eye. Spójrz mu prosto w oczy. And you say. I powiedz. To him. Do niego. Before you go out with him on a Saturday night. Zanim wyjdziecie razem w sobotę wieczorem. Are you ready? Gotowa? Look him in the eye. Spójrz mu prosto w oczy. And you say. I powiedz. Show me your rosary. Pokaż mi swój różaniec. Just a minute. You know why? Wiesz dlaczego? A guy with a rosary respects you. Chłopak z różańcem szanuje cię. You can trust the guy with the rosary. Możesz zaufać chłopakowi z różańcem. You start a relationship with a guy who has a rosary. I gdy rozpoczniesz związek z chłopakiem, który ma różaniec. You start with a guy who prays. Z chłopakiem, który się modli. You know what can happen? Wiesz, co może się stać? Da-da-da-da. What's your name? Jak masz na imię? Paweł. And your name? Maria. Paweł, I'd like you to meet Maria. Paweł, chcę, żebyś poznał Marię. Thank you, Paweł, for having a rosary. Thank you, Paweł. Dziękuję, że masz różaniec. This rosary ten różaniec was blessed last night. Zeszłej nocy został pobłogosławiony at the apparition with Maria, the visionary, na objawieniu u Marii Widzącej przez Maryję. Wow.
Moja córka nigdy nie wróciłaby ich z powrotem. Everything changed. Wszystko się zmieniło. Today the drugs are gone, the alcohol is gone, the divorces are gone. Dzisiaj narkotyki zniknęły, alkohol, rozwodów nie ma. Somebody started to pray. Ktoś zaczął się modlić. Today with my oldest son, he's still gay. I pray for him every day. Dzisiaj ten mój najstarszy syn, on nadal jest homoseksualistą, ale ja modlę się za niego codziennie. Our lady in Fatima said. Nasza matka Boża w Fatimie powiedziała. Consecrate those kids to my heart, and they will be saved. Zawierzcie swoje dzieci mojemu sercu, one będą uratowane. That's the most important thing you do with your kids, I think, in Medjugorje, is consecrate them to the mother. Myślę, że najważniejszą rzecz, którą musicie uczynić w Medjugorje ze swoimi dziećmi, to zawierzyć je Matce Bożej. I went back to Canada. Wróciłem do Kanady. I have a little Italian mother. Mam taką niewysoką mamę Włoszkę. I'm praying the rosary. Ja odmawiam różaniec. I take her to mass. Zabieram ją na mszę świętą. My mother can't stop crying. Moja mama nie może przestać płakać. The prodigal son has come home. Syn marnotrawny wrócił do domu. 48 years she prayed for me. 48 lat modliła się za mnie. Finally she saw me with a rosary. I w końcu zobaczyła mnie z różańcem. The most incredible day in my mother's life. She finally saw me with a rosary. Najcudowniejszy dzień w życiu mojej mamy. Zobaczyła mnie z różańcem. So I made the decision. Więc podjąłem decyzję. Nancy. I want to go to Medjugorje. Pragnę pojechać do Medjugorje. What? What are you going to do with your business? A co zrobisz ze swoją firmą? Sell it. Sprzedam. Sell it. Sprzedam. Who would sell this business? Kto sprzedaje taką firmę? I sold everything. Sprzedałem wszystko. Business, properties, cars, boats, houses, everything's gone. Firmę, posiadłości, samochody, dom, jacht, wszystko zniknęło. Nancy's a lawyer for 10 years. Nancy jest prawniczką 10 lat. We have everything. No, mamy wszystko. I sold everything. Wszystko sprzedałem. I kept nothing. Nic nie zatrzymałem. I took Nancy. Zabrałem Nancy. We flew to Amsterdam. Polecieliśmy do Amsterdamu. I bought a car. Kupiłem samochód. I said, Nancy. Powiedziałem Nancy. We have a problem. Mamy problem. What? Co, jaki? Nancy. Where is Medjugorje? A gdzie jest Medjugorje? Nancy płakała. You sold our home, you sold the business, everything's gone. Wszystko sprzedałeś. Sprzedałeś nasz dom, sprzedałeś firmę. Wszystko zniknęło. Why do you want to live there? You've never been there. Dlaczego pragniesz tam mieszkać? Przecież tam nigdy nie byłeś. Nancy. The Mother of God lives there. Matka Boża tam mieszka. Nancy. I'm going to be your neighbor. Pragnę być jej sąsiadem. I'm going to live with the Mother of God. Pragnę mieszkać z Matką Bożą. 23 years ago we came here. I przed 23 laty tu przybyliśmy. I owe my life to one message in a book. Powierzyłem całe moje życie w jednym orędziu z książeczki. I called you for the last time. Wzywam cię po raz ostatni. That message changed my life. To orędzie zmieniło moje życie. And the priest of confession saved my life. A ksiądz podczas spowiedzi uratował moje życie. So I thank you for coming today. Więc dziękuję wam za to, że przybyliście I tu kiss dzisiaj. You for coming today. Całuję was za to, że przybyliście. Nancy kisses you for coming Nancy today. Nancy również całuje was. Ella kisses you for coming. Ella też was całuje. Amen, 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 amen. Thank you for listening. My favorite song. I teraz prośba od Patryka. Pragnie, abyście zaśpiewali mu jego ulubioną pieśń. Wszyscy znają słowa, bo to jest Czarna Madonna. Oh, bravo! I love it! I love it! I love it! A później poprosimy kapłanów, a do mogą od razu podejść i będziemy prosić o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonna, czarna Madonna.
W pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Thank you for coming. Thank you.